Panie trenerze, zacznijmy od tego, co za nami, czy od meczu z Niel, był Wągrowiec, mecz emocjonujący, mecz wyrównany, momentami nawet dramatyczny, ostatecznie zwycięski. No tak, no potoczyło się to po naszej myśli, wygraliśmy ten mecz, z czego się bardzo cieszymy. No też tutaj droga zrobiła swoje, bo pojechaliśmy w dzień meczu. No co krótko mówiąc o meczu, no zaczęło się troszeczkę nie po myśli naszej, zaczęliśmy przegrywać, ale chłopcy nie stracili charakteru, zaczęli walczyć, doszliśmy Nielbę i potem w drugiej połowie już tak powiem, że można było powiedzieć, że kontrolowaliśmy mecz, a że wynik się skończył tam jedną bramką, to było spowodowane tym, że Denis Wojencew tam poślizgnął się z piłką i jakby się nie poślizgnął, to pewnie byłoby trzema, że się poślizgnął, no to zabrali nam piłkę, rzucili na jedną, ale to równo z Cereną, także i tak te trzy punkty pojechały do Mielca i tak. Właśnie, czy to jest taki największy sukces początku pana kadencji, że ta drużyna przede wszystkim potrafi odrobić straty, nie poddaje się i walczy do samego końca? No, na pewno coś jest w tym, no chłopcy tutaj faktycznie walczą na całej długości, szerokości boiska, no też nie, jak ostatnio żeśmy mówili, że no to są tutaj troszeczkę braki kadrowe, no ale starają się oni to jakoś zniwelować, no wiadomo, że dużo ich to sił kosztuje, ale no na razie idzie to po ich myśli, po naszej myśli i wygląda to całkiem nieźle. Wiadomo, że trwa przerwa reprezentacyjna, jakie są plany na ten czas dla drużyny, bo aż 3 tygodnie przerwy mamy. No nic, no tutaj w pierwszym tygodniu mieli chwilę odpoczynku, w tym tygodniu zaczynamy normalnie trenować z większym tam ciężarami na siłowni. Pod koniec tygodnia mamy zagrać mecz sparingowy i od nowego tygodnia zaczynamy normalny cykl, bo tam już się liga zaczyna, że my mamy wakat, no to akurat tak wypadło.